Chciałoby się powiedzieć nasz Lech Majewski. Reżyser z Katowic, twórca Angelusa i Młyna i Krzyża, został honorowym obywatelem miasta. To artysta o wielu twarzach. Nie tylko filmowiec, ale także dramaturg, pisarz, rzeźbiarz, malarz i poeta. Mało kto wie, że zagrał w kultowym Batmanie, ale ciekawostki o sobie najlepiej opowiada sam Paweł Jędrusik. I choć obrońcy Gotham wówczas nie zagrał, to dla Katowic jest superbohaterem. Rzeczywiście to jest moje miasto, miasto, które kocham, w którym się urodziłem. To prawda, urodziłem się w Stalinogrodzie i urodziłem się na ulicy Armii Czerwonej. A pewien murzyn, który odbierał ode mnie papiery w 80-tych latach w Nowym Jorku, kiedy starałem się również o obywatelstwo amerykańskie, przeczytał transkrypcję mojego aktu urodzeniem, tak patrzę, mój Stalinogród, Red Army Street. Spojrzał na mnie i powiedział, ja ruski. Od dziś Lech Majewski może tytułować się honorowym obywatelem miasta Katowice. Za przyznaniem tytułu radni z Katowic zagłosowali jednogłośnie. Laudację na cześć słynnego reżysera wygłosił rektor Uniwersytetu Śląskiego, profesor Ryszard Koziołek. Można go nazywać artystą totalnym. Nie ma w Polsce i niewielu jest w świecie twórców, którzy uprawialiby na tak wysokim poziomie literaturę, sztuki wizualne i sceniczne. Wolę jednak mówić o Lechu Majewskim jako artyście nieogarnialnym. Najpierw z racji wielości języków sztuki, którymi posługuje się z mistrzowską, a nawet z kuglarską zręcznością. Podczas poniedziałkowej sesji Rady tytuły honorowe zasłużonych dla miasta Katowice otrzymały również Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Izba Adwokacka w Katowicach i Hufiec ZHP w Katowicach. Mój tutaj szef obecny na miejscu często powtarza, że my nie pytamy, po co, na co i dlaczego. My po prostu działamy. I dzięki temu możemy pochwalić się najwyższą oceną opinii publicznej w kategorii zaufania społecznego. Ten wynik to aż 98% pozytywnych opinii. Te pozostałe 2% to pewnie wynik dobrej prewencji w czynnościach kontrolno-rozpoznawczych, także uważam to też za osobisty sukces. Wśród honorowych obywateli miasta Katowice są już także m.in. Kazimierz Kuc, Wojciech Kilar czy Joanna Wnuk-Nazarowa.